Tutaj z tej strony Hubsas 2000, a dzisiaj dla Was zestaw z serii LEGO Marvel Super Heroes Avengers Kapitan Ameryka kontra Hydra. Zestaw pochodzi z roku 2014, jego cena katalogowa wynosiła 110 zł. Aktualnie za ten zestaw trzeba dać już 450. No i tutaj jest motorek Kapitana Ameryki. W filmie on go stracił podczas wybuchu. Teraz się Ameryce przyjrzymy. No i motor to jest taki w kolorze brudowym, tyle tylko, że ma z tyłu uchwyt na tę jego tarczę. No i z przodu jest światełko. I motor się składa z takich dwóch elementów. Fajnie tutaj wygląda. No i mamy pojazd Hydry. Jakby czołg, albo coś w tym stylu. Koła fajnie tutaj przystosowują się do terenu za pomocą takich technikowych elementów. I połóżmy sobie tak gdzieś kilka elementów. No to tam przejedzie coś. Na środku mamy dwa symbole Hydry. No i również dwa takie miejsca siedzące. Z tej strony prawdopodobnie sterujemy tym całym pojazdem. A tutaj już tylko tą główką, gdzie strzelamy pociskami. Z tyłu mamy takie lampki czerwone i pomarańczowe oraz rury wydechowe. No i jeszcze jakoś wygładzoną tą górę. No i jak wyczepimy miejsce kierowcy, możemy zauważyć, że jest dosyć sporo miejsca. No i również tutaj jest panel sterowania tym naszym całym jakby czołgiem, tak by to można byłoby nazwać. No i również miejsce dla naszej osoby, która się zajmuje tym naszym działkiem. Prezentuje się w taki oto sposób. Ma ona tutaj dźwignię. No i oświetlenie. A dodatkowo jeszcze jakąś antenkę przymocowaną. Pojazd nasz tutaj strzela pociskami. Trochę tak słabo idą, no ale to pewnie ze względu na to, że już trochę lat mają. No i w filmie takie działka zamieniały ludzi w pył. One były chyba za pomocą deseraktu ładowane, zasilane. W zestawie mamy trzy minifigurki Kapitana Ameryka. Takim jeszcze starym stylu. Mam tutaj taką swoją tarczę. Nie ma żadnych nadrukowanych nóżek, nikt z nich. A ten nowszy już Kapitan Ameryka, jak dobrze pamiętam, ma już zdejmowany hełm. A nie tylko narysowaną twarz. Z tyłu jego nadruk prezentuje się w taki oto sposób. I on był pierwszym Avengersem w drużynie. Kolejną fajną minifigurką jest czerwona czaszka. Ma on tutaj deseract. No nowszy już jest w kolorze niebieskim. Ale pamiętajmy, że ten zestaw ma już dzisiaj 9 lat. No to wtedy już deseract wyglądał w taki sposób. Był on generałem niemieckim.
przez Deserakt stał się właśnie taki. W pewnym momencie w filmie on tam zrzucił maskę. No i z tyłu wygląda w taki oto sposób. No i właśnie skończył przez Deserakt, także umarł albo trafił tam do tego drugiego wymiaru, gdzie pilnował tego kryształu duszy. Jak się tam nazywał. No i ostatnią minifigurką jest tutaj Zbirys Hydry. No jest to po prostu żołnierz Hydry. Z tyłu wygląda w taki oto sposób. Ma pełno takich kieszonek. Szkoda, że on tutaj nic nie dostaje, żadnej broni, żeby się bronić przed Ameryką. No był to po prostu zwykły żołnierz. Tak więc do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!